Może jej nie, może Angelice będzie. Pasował. Dobra, to tak zrobimy. Tutaj chciałam delikatne, wiesz, nie mówiła. Macie nożyczki? Nie. No, nie ma sensu. A ja zaraz poprawię. Cześć, dzień dobry. Tak. Jest nie słysząca, także... Dzień dobry. Strasznie to jest kłopotliwe mówić w sposób dosyć taki otwarty o tych sprawach, ale myślę, że to jest najwyższa pora, żeby powiedzieć sobie, że ktoś nie potrafi wszystkiego, a jest takim samym człowiekiem jak my. Nie jest to mój pierwszy kontakt z tym problemem. Gram w reprezentacji artystów polskich, mecze charytatywne, ale taka forma kalendarza to mi się zdarzyła pierwszy raz. Myślę, że to będzie początek, potem już będzie chyba ten, jak ten męski jest i tak dalej, żebym tylko zdążył. Rolex. Wziąłem z sejfu. Dzięki wam go założyłem, bo tak miałem go schowanego właśnie. Dzięki temu. Dziękuję ci bardzo. Dzięki tobie mogłem założyć. I jeszcze raz to samo. Ja nagrywam. Chciałem ci powiedzieć, że jesteś piękna. Nim coś powiesz, zmilcz. Nim coś powiesz, zważ. Bo mówiąc, przegrałbyś. Poznałem wiele utalentowanych osób. Kasia Wachnik jest znakomitym przykładem. Śpiewałam z Kasią na festiwalu Zaczarowana piosenka chyba w 2007 roku i w tym roku widziałam ją po raz kolejny. No, nie widziałyśmy się 2 lata, ale to może dobrze, bo miałam okazję zobaczyć, usłyszeć, jak ogromne postępy Kasia zrobiła. I naprawdę jestem pod wrażeniem, bo jeszcze ociupinkę, jeszcze troszeczkę i to już będzie naprawdę znakomita wokalistka. Jest bardzo młodą dziewczyną, więc myślę, że ten świat muzyki otworzy się dla niej. To jest absolutnie żaden obciach, to jest wręcz w moim mniemaniu zaszczyt móc pomóc w takiej sprawie i móc swoją obecnością w jakikolwiek sposób pomóc. Dla mnie to jest takie same przeżycie pewnie jak dla nich. Absolutnie tutaj nie rozgraniczam, że to jest jakakolwiek sytuacja osobowa. Naprawdę to jest dla artystów wielki zaszczyt móc pomóc w tak szczytnej sprawie. Piotr Machalica, tak? Kojarzę, aczkolwiek bym nigdy nie wpadł na to porównanie. Szczerze mówiąc, nie wzoruję się na nikim, nie naśladuję tego wizerunku. Zdziwiło mnie to, że on bardzo poważnie podszedł do tej sesji. Wręcz krępował się w pewnym sensie bardziej niż dziewczyny, ale z drugiej strony większą uwagę przywiązywał do swojego wyglądu, także starał się wyglądać jak najlepiej. Rok temu bym nie pomyślał, że będę na warsztatach modelingu, że wizażystka będzie nie malowała. Nigdy nie myślałem sobie, że mogę kiedyś mieć jakiś make-up, ale nie uważam też tego za jakąś tam, powiedzmy, mało męską sprawę. Nie robię tego po to, żeby
poprawiać sobie wizerunek, tylko sprawia mi to przyjemność po prostu. No, ja już wielokrotnie mówiłam, że dla mnie to też jest forma terapii, bo jako małe dziecko, nastolatka też i może jeszcze czasem zdarza się, że jestem egoistką. A to jest znakomita forma leczenia się z egoizmu, pomaganie innym, ale to jest taka, to jest bardzo pozytywne, także polecam wszystkim innym ludziom, którzy za bardzo są skupieni na sobie, żeby pomóc innym ludziom i wtedy naprawdę świat się zmienia. Mówiłem zawsze tylko ty. Właśnie chciałem to powiedzieć, że tu będą zdjęcia poruszone.